Ludzki sen to fascynujące zjawisko i wciąż nie do końca rozwikłana zagadka. Psycholodzy i neurolodzy do dziś nie są w 100% przekonani, jak dokładnie działają mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie snów, a pole do ich interpretacji i wytłumaczenia wciąż jest ogromne. Jednym z ciekawszych zagadnień dotyczących snu jest jedno z jego zaburzeń, nazwane lunatyzmem. Na pewno każdy z Was spotkał się z tym terminem, być może nawet osobiście, ale najpewniej w filmach czy też książkach. Osoba dotknięta lunatyzmem, czyli inaczej somnambulizmem, będąc w pełni pogrążona w głębokim śnie, często automatycznie wykonuje czynności takie jak chodzenie czy na przykład gotowanie. Przyczyny tego stanu nie są w pełni poznane, a i zachowania lunatyków mogą być przeróżne. Niektórzy z nich w samym środku nocy biorą pędzel do ręki i zaczynają malować mieszkanie. Inni zabierają się za gotowanie obiadu czy sięgają po kluczyki do auta i ruszają na wycieczkę. Taki scenariusz spotkał jednego z bohaterów dzisiejszego podcastu, który wsiadł do swojego auta, po czym przejechał 20 km autostradą tylko po to, by zajechać do domu rodziców swojej żony i tam nieświadomie wyrządzić im krzywdę. W dzisiejszym podcaście opowiem Wam historię dwóch mężczyzn, którzy lunatykując stali się zagrożeniem nie tylko dla samego siebie, ale i dla całego otoczenia. Ich sprawy doczekały się jednak zupełnie różnych zakończeń. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w pierwszym odcinku podcastu Sonder, gdzie co tydzień będę opowiadał Wam intrygujące historie na przeróżne tematy. Od wielkich oszustów, przez życiorysy słynnych osobistości, aż po kryminalne opowieści o mordercach. Jedno jest pewne, każdy odcinek Sondera będzie wciągający. Już teraz na kanale dostępne są 3 premierowe odcinki, które możecie odsłuchać na YouTube, Spotify i w pozostałych aplikacjach podcastowych. Aby nie przegapić kolejnych, koniecznie zaobserwujcie Sonder i zostawcie pod nim swoją ocenę. Bardzo dziękuję za wsparcie. A teraz rozsiądźcie się wygodnie i wysłuchajcie niezwykłej opowieści o niebezpiecznych lunatykach. Sonder, poznaj nieznane historie. W 1987 roku 23-letni Kenneth James Parks mieszkał wraz z żoną i małą córeczką w Toronto. Mimo młodego wieku jego życiem targały spore problemy finansowe. Nabawił się ich przegrywając fortunę na wyścigach konnych i od tamtej pory musiał mocno kombinować, aby utrzymać rodzinę. Desperacja Kanadyjczyka sięgnęła zenitu, kiedy ukradł pracodawcy $32 000, przez co stracił pracę i usłyszał wyrok 3 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Mnogość kłopotów zostawiła swój ślad na psychice mężczyzny. Bezrobocie oraz długi wpędziły go w poważną bezsenność i nieustanny lęk. Przez te dolegliwości sypiał po 4 godziny na dobę. Parks dorastał w Toronto u boku matki i 2 braci. Ponieważ ojciec zostawił rodzinę, gdy Kenneth miał 4 lata, był trudnym dzieckiem. W gimnazjum kilkukrotnie przyłapywano go na kradzieży, a z nauką radził sobie co najwyżej średnio. Kiedy rodzicielka ponownie wyszła za mąż i wraz z nowym partnerem oraz 2 braćmi Kennetha wyjechała do innego miasta, on sam rzucił szkołę w 11 klasie i zamieszkał z dziadkami. Któregoś dnia poznał Karen Woods, zbuntowaną nastolatkę, która uciekła z domu. Młodzi od razu zakochali się w sobie bez pamięci. Kenneth wiedział, że Karen musi wrócić do rodziców, więc postanowił ją do tego przekonać. Państwo Woods byli zachwyceni jego postawą, kiedy odprowadził ich niesforną córkę prosto pod drzwi. Parks miał 21 lat, kiedy wraz z Karen stanął na ślubnym kobiercu. Rodzice panny młodej byli zadowoleni z jej wyboru. Ken poczuł się kochany, a z teściami miał lepszy kontakt niż z własną rodziną. Mierzący ponad 180 cm wzrostu i ważący sporo ponad 100 kg, Ken był facetem o pokaźnej sylwetce. Teściowa Barbara Woods nazywała go łagodnym olbrzymem, co mężczyzna uwielbiał, tak samo zresztą jak uwielbiał Barbarę. Jego stosunki z teściem Denisem również układały się wzorowo. Gdy w grudniu 1986 roku narodziła się córka Kennetha i Karen,
Świeżo upieczony tata nie potrafił już dłużej ukrywać swoich słabości związanych z hazardem. Mimo że nadal złudnie czekał na uśmiech losu na wyścigach konnych, powziął decyzję o byciu szczerym wobec Karen i wyznał jej całą prawdę o trapiącym go uzależnieniu. Żonę ogarnął głęboki smutek, ale nadal kochała Kenefa i mocno wierzyła w to, że ten zrobi wszystko, aby wyjść z nałogu. Wspólnie doszli do wniosku, że jedynym rozwiązaniem jest sprzedaż domu i powrót kobiety do pracy, choć ich dziecko miało wówczas jedynie kilka miesięcy. W tym trudnym okresie atmosfera między małżonkami nie należała do najlepszych, a Kenef stawał się coraz bardziej zamknięty w sobie i ponury. Barbara i Dennis Woods, znając położenie zięcia, pomagali mu oraz córce jak tylko mogli. Podobnie jak Karen, wierzyli w Kena i żywili nadzieję, że odzyska kontrolę nad swoim pogmatwanym życiem i w końcu wyjdzie na prostą. Z każdym kolejnym dniem Kenef coraz bardziej podupadał na zdrowiu. Prawie w ogóle nie spał i notorycznie bolała go głowa. Martwił się długami, przyszłością swoją oraz bliskich. Doszło nawet do tego, że z bólem klatki piersiowej i towarzyszącymi dusznościami trafił do szpitala. Lecz badanie krwi i EKG nie wykazało niczego niepokojącego. Jego główną troską był ciągły niepokój i stany lękowe, które objawiały się w dużej mierze fizycznymi dolegliwościami. Ken w końcu przestał oszukiwać siebie i 20 maja 1987 roku poszedł na terapię dla hazardzistów. Na niej od razu doradzono mu, że pierwszy krok, jaki musi uczynić, to szczera i otwarta rozmowa z bliskimi. Mężczyzna zaplanował więc na 24 maja grilla w ogrodzie teściów, na którym miał obszernie opowiedzieć o swoich długach, uzależnieniu i wszelkich bolączkach. W nocy z piątku na sobotę Parks nie spał ani minuty. W domu ciągle czuł napięcie związane z tym, jak bardzo zawiódł żonę. Duża część dnia minęła im na kłótni, a później Karen musiała iść do pracy, zostawiając męża z córką samych. Kenef około 20:30 położył małą spać i czekał na powrót ukochanej. Późnym wieczorem Karen wróciła do domu i wspólnie zaczęli oglądać telewizję. Kobieta w końcu położyła się spać, natomiast Kenef zakomunikował jej, że jeszcze nie jest śpiący i zostanie w salonie. O 1:30 w telewizji emitowano program Saturday Night Live. To była ostatnia rzecz, jaką Ken zapamiętał z pobytu w domu. Tamtej nocy, 24 maja, Kenneth James Parks, będąc totalnie pogrążonym we śnie, wsiadł w samochód i przejechał 23 km z miasta Pickering, w którym mieszkał z rodziną, aż na przedmieścia Toronto, gdzie mieszkali jego teściowie. Minął po drodze kilka skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Gdy w końcu znalazł się pod domem państwa Woods, udał się prosto do garażu teścia, skąd wyciągnął klucz do opon. Będąc w posiadaniu zapasowego klucza do mieszkania, wszedł do środka. Skierował swoje kroki do sypialni i tam skoczył do gardła swojemu teściowi, dusząc go do nieprzytomności. Następnie zaatakował teściową Barbarę, bijąc ją wspomnianym kluczem do opon i wielokrotnie dźgając nożem, który zabrał z ich kuchni. Jeden z sześciu takich ciosów trafił ofiarę prosto w serce. Barbara nie miała żadnych szans na przeżycie. O większym szczęściu może mówić jej współmałżonek, który oprócz duszenia także otrzymał kilka ran kłutych, ale nie były one na tyle skuteczne, by zagrozić jego życiu. Parks obudził się w momencie, gdy ponownie wsiadł do auta. Zobaczył duże ilości krwi na swoim ubraniu i przerażony szybko wyrzucił nóż, który dalej trzymał w ręce. Znajdując się w stanie totalnego oszołomienia, zobaczył, że jest obok domu teściów. Postanowił od razu pojechać na policję. Około 4:45 rano wpadł na najbliższy komisariat i ledwo wybełkotał do dyżurującego gliniarza.
Mój Boże, właśnie zabiłem kogoś gołymi rękoma. Właśnie zabiłem dwie osoby. Zabiłem moją teściową i mojego teścia. To wszystko moja wina. Kenneth został zatrzymany i natychmiast odwieziony w eskorcie policjantów do szpitala, bowiem podczas ataku doznał licznych skaleczeń, takich jak zerwane ścięgna zginaczy palców w obu dłoniach. Po spędzeniu 3 dni w szpitalu przyszedł czas na pierwsze przesłuchanie. Parks ciągle pozostawał w gigantycznym szoku i niezmiennie twierdził, że nic nie pamięta. Pytany o szczegóły jego wizyty w domu teściów, milczał, nie potrafiąc wydusić z siebie słowa. Nie potrafił powiedzieć, którą drogą jechał i czy gdy wyruszył z domu, to czy kluczyki od samochodu były w stacyjce. Reagował przerażeniem na wieści, jakoby zamordował Barbara Woods i o mały włos nie pozbawił życia również jej męża, który nieprzytomnie leżał w szpitalu. Nie miał innego wyjaśnienia niż to, że dokonał tej makabrycznej zbrodni przez sen. Nikt oczywiście nie wierzył w błagalne zapewnienia Parksa i wkrótce został on ulokowany w jednym z zakładów karnych w Toronto, gdzie z zarzutem morderstwa i usiłowania morderstwa czekał na dalsze losy śledztwa. Policjanci zwrócili uwagę na prawdziwe emocje mężczyzny, gdy ten mówił o swojej niewinności. W oczy rzucała się także spójność jego wypowiedzi. W trakcie 7 przesłuchań za każdym razem przedstawiał tę samą kolejność zdarzeń, opowiadając o sobotnim dniu, oglądaniu telewizji i momencie, gdy ocknął się w samochodzie, by za chwilę pojechać na policję. Gdy Karen dowiedziała się o tym, co zrobił jej mąż, nie mogła w to uwierzyć. I to nie tylko ze względu na szok i dramatyczność tego zdarzenia, ale przede wszystkim dlatego, że znała swojego męża. Wszystko w tej historii nie miało sensu. Kenneth postrzegany był jako miły i dobroduszny mężczyzna, który nie wykazywał agresywnych cech. Kochał swoich teściów, a oni kochali jego. Musiało istnieć jakieś inne wytłumaczenie niż po prostu zło drzemiące w młodym, zaledwie 23-letnim Kanadyjczyku. Osobą, która uwierzyła w słowa Parksa, była jego adwokat, Marlies Edward. Ludzie nie zabijają bez powodu. Dlatego przy okazji tej sprawy cieszyłam się z tego, że przede wszystkim nie było w niej żadnego motywu. Ale też z faktu, że Ken był niezwykle mocno przywiązany do swoich teściów. Adwokat zleciła więc psychologowi zbadanie swojego klienta i ten także orzekł, że Kenneth Parks najprawdopodobniej nie kłamie. Śledczy oczywiście skłaniali się ku teorii, że Parks zmyśla i najwidoczniej bardzo dobrze odgrywa rolę pokrzywdzonego, który nic nie pamięta i nic nie wie. Z biegiem czasu trudno było jednak ustalić, co mogło kierować poczynaniami mężczyzny. Nie miał żadnego motywu, był ceniony jako człowiek, nie znaleziono w jego organizmie alkoholu czy narkotyków, a zbrodnia ta wyglądała jak popełniona w totalnym amoku. Linia obrony dopięła swego i specjaliści zbadali przebieg snu Kenneth'a. Przeprowadzili elektroencefalografię, czyli nieinwazyjną metodę pozwalającą zgłębić czynność mózgu. Badanie wykazało, że mózg Parksa próbował wybudzić się aż 20 razy. Odczyty były tak odbiegające od normy, że stwierdzono u niego parasomnię, grupę różnych zaburzeń snu, do których należy też somnambulizm. Po wydaniu diagnozy, eksperci z pełnym przekonaniem uznali, iż mężczyzna może mówić prawdę. Dodatkowo tragedia w domu Woodsów wydarzyła się pomiędzy godziną 1:30 a 4:45, a więc mniej więcej w czasie 3 godzin. Epizody lunatykowania występują właśnie w trakcie 3 pierwszych godzin snu, co dodawało wiarygodności wersji zdarzeń przedstawionej przez Parksa. Warto wyjaśnić, że sen zasadniczo można podzielić na 2 fazy. Fazę NREM oraz fazę REM. Ta pierwsza ma swoje cykle. Z każdym kolejnym człowiek coraz mocniej zapada w sen, a w 4 z nich występuje tak zwany sen wolnofalowy,
czyli ten, podczas którego śpimy najgłębiej i najmocniej wypoczywamy. To właśnie wtedy występują ataki lunatyzmu i dlatego wówczas tak trudno dobudzić osobę dotkniętą tym zaburzeniem. Liczne nieprawidłowości i próby wybudzenia u Kena Parksa miały miejsce dokładnie podczas cyklu wolnofalowego. Zbadano go również pod kątem psychozy, jednak takowej nie zdiagnozowano. Odnotowano za to, że u mężczyzny występują poważne symptomy depresji i lęku. Proces Kenneva Parksa ruszył w 1989 roku. Obrona przekonywała, że Parks zabił swoją teściową i ranił teścia, będąc w stanie snu i nie mając władzy nad swoją świadomością. W ramach przykładu podano kilkadziesiąt podobnych przypadków w historii sądownictwa, kiedy lunatykująca osoba dokonała morderstwa. Ponadto przywołano wypowiedzi współwięźniów towarzyszących mu w celi, którzy wyjawili, że Parks w nocy często wybudzał się, siadał na łóżku i niezrozumiale bełkotał, by po chwili dalej spać należąco. Na sali rozpraw pojawiła się też matka Kena, której zeznania wyraźnie pomogły synowi. Kobieta wspominała, iż Kenneth od zawsze miał problemy ze snem i jako młody chłopak moczył się w łóżku. Kiedy miał 11 lat, niewiele brakowało, by przez sen wypadł przez okno. Epizody z lunatykowaniem miewał też jego dziadek, co było bardzo istotne, bowiem somnambulizm jest dziedziczny. Swoje zeznania złożył też Dennis Woods, który po powrocie do zdrowia przyznał w sądzie, że pomiędzy nim a zięciem nie było żadnego konfliktu. Niczego, co mogłoby sprawić, iż Ken chciałby jego śmierci. Na podstawie opinii lekarza i pięciu ekspertów neurologicznych, którzy jednogłośnie orzekli, że oskarżony podczas morderstwa nie był świadomy swoich czynów, ława przysięgłych po 9 godzinach debaty uniewinniła Kenneva Parksa, a Sąd Najwyższy w Kanadzie podtrzymał ten werdykt. Biegły psychiatra Ronald Billings został powołany przez sąd do wyjaśnienia, z czym tak naprawdę zmaga się oskarżony. Billings tłumaczył: podczas snu nie mamy żadnej kontroli nad własnym umysłem. Jeżeli chodzi o motywację i chęci, nasz umysł we śnie jest niezależny od tego, co myślimy i planujemy, będąc na jawie. Nie ma więc możliwości, że planując coś na jawie, wykonamy to przez sen. Kenneth Parks nie miał żadnej zdolności do oceny swojego zachowania. Biorąc pod uwagę aspekty medyczne, Kenneth był niewinny, jednak morderstwo popełnione w stanie lunatykowania nie było konkretnie uregulowane prawnie. Trudno w takich sytuacjach zarysować granice pomiędzy prawem a medycyną. W większości krajów w sprawie przestępstwa bierze się na tapet dwa czynniki: przestępstwo jako takie i zamiar przestępstwa. Wystarczy, by udowodniono, że jeden z tych czynników nie zaistniał, by oczyścić kogoś z zarzutów. W kazusie Parksa nie udowodniono mu zamiaru morderstwa i dlatego stał się on wolnym człowiekiem. Otrzymał od lekarzy specjalne lekarstwa i zalecenia. Od tamtej pory nie błąka się już po nocach pogrążony w otchłani nieświadomości. Eksperci przekonywali, że nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa. Kilka lat po procesie Ken i Karen wzięli rozwód. Mężczyzna ożenił się jednak ponownie, a druga żona urodziła mu aż 5 dzieci. Dzisiaj Parks ma 60 lat i wciąż musi żyć z okropnym bagażem doświadczeń. Sonder, poznaj nieznane historie. Drodzy słuchacze, drugą sprawą, którą przedstawię wam w dzisiejszym odcinku Sondera, jest równie trudna i dramatyczna historia, co poprzednia. Dotyczy ona Scotta Falatera, inżyniera Motorola, który wraz z rodziną mieszkał w Phoenix w stanie Arizona. Z żoną Jarmilą, pracownicą przedszkola, doczekał się syna i córki. Każdy z ich przyjaciół jednogłośnie potwierdzał, że byli kochającą się, zgraną rodziną, wyjątkowo ceniącą sobie religię. Zarówno Scott, jak i Jarmila z katolicyzmu przeszli na mormonizm i żarliwie go praktykowali. Oboje poznali się jeszcze w szkole średniej. Scott oczarowany był jej inteligencją i artystyczną duszą.
od tamtego czasu tworzyli udany, sformalizowany przed ołtarzem związek. W 1997 roku Falaterowie stanowili małżeństwo już od ponad dwóch dekad. Ich córka Meghan miała wówczas 15 lat, a syn Michael 12. Nie narzekali na status materialny. Można wręcz powiedzieć, że byli dobrze sytuowaną rodziną. Mieszkali w spokojnej okolicy, a w ich domu szacunek i zrozumienie pełniły bardzo ważną rolę. Meghan i Michael mieli wspaniałe dzieciństwo, bez kłótni i większych zmartwień. Tutaj można zadać sobie zasadnicze pytanie. Skoro było tak dobrze, to dlaczego stało się tak źle? 16 stycznia był dla rodziny Falaterów dniem jak każdy inny. Z samego rana Scott dawał nauki religii dzieciom w pobliskim kościele, a później odwiózł córkę do szkoły i poszedł do pracy. Po południu cała czwórka zjadła wspólnie obiad i oddała się swoim zajęciom. O godzinie 21 Meghan i Michael już spali, a Scott rozpoczął naprawę filtru pompy basenowej, o co poprosiła go Jarmila. Z próby reparacji niewiele wyszło. Scott powiedział o tym żonie, która akurat oglądała serial na kanapie i zmęczony postanowił iść do łóżka. Chwilę przed 23 na policję w Phoenix zadzwonił Greg Kunz. Rozgorączkowany mężczyzna twierdził, że jego sąsiad, Scott Falater, trzyma głowę swojej żony w basenie i próbuje ją utopić. Funkcjonariusze niemalże natychmiastowo pojawili się na miejscu. Trzech stróżów prawa weszło na podwórko i wówczas ich oczom ukazał się przerażający widok. Bezwładne ciało kobiety unosiło się na wodzie, twarzą w dół. Trudno było jednak tę ciecz nazwać wodą. Basen przypominał raczej jeden wielki zbiornik z krwią. 41-letnia kobieta miała na ciele mnóstwo ran kłutych i nie było najmniejszych wątpliwości. Nie żyła. Dwóch policjantów spostrzegło jakiś ruch na piętrze i z pistoletami w gotowości poszło zbadać sytuację. Zobaczyli Scotta Falatera, który umazany na szyi krwią właśnie schodził ze schodów. Na pytanie, czy w domu jest ktoś jeszcze, mężczyzna odpowiedział, że jego dwójka dzieci oraz żona. To zdziwiło oficera Joela Trantera, który przed chwilą obserwował, jak zwłoki Jarmili Falater pływają w basenie. Skuty w kajdanki, zupełnie nie stawiające oporu Scott, został przewieziony na pobliski komisariat, a dziećmi zaopiekowali się policjanci. Falaterowi postawiono zarzut morderstwa pierwszego stopnia. Już na pierwszym przesłuchaniu powtarzał, że niczego nie rozumie i nic nie pamięta. Podobnie jak Kenneth Parks, nie mógł uwierzyć, kiedy powiedziano mu, iż jest mordercą. Wszystko wydawało się nierzeczywiste. Nie jestem pewien, czy wsiadając do radiowozu byłem już w pełni świadomy. Nie jestem także pewny, czy docierając na komisariat zdawałem sobie sprawę z tego, że Jarmila nie żyje. Falater był oszołomiony i splątany, lecz John Norman, detektyw z Wydziału Zabójstw, od początku utrzymywał, że Scott Falater kłamie. Swoje zeznanie złożył Greg Kunz, który tym razem szczegółowo opowiedział o tym, czego był świadkiem. Greg i jego dziewczyna Stephanie kilka minut po 22 poszli spać. Mężczyzna obudził donośny, przeraźliwy krzyk, dobiegający z dworu. Zaciekawiony wybiegł z domu i kierowany źródłem dźwięku zajrzał za płot. Zobaczył, jak Jarmila Falater, ruszając rękoma i nogami, leży przed swoim domem na ziemi. W międzyczasie usłyszał także, jak Falater ucisza szczekającego psa. Wtedy na drugim piętrze w domu sąsiada rozbłysło światło, by po chwili zgasnąć. Kunz widział, jak Falater wychodzi na zewnątrz, podnosi ciało swojej żony, następnie zaciąga ją na brzeg basenu i tam trzyma jej głowę pod wodą. Zszokowany sąsiad czym prędzej wrócił do domu i zadzwonił pod 911. Jego dziewczyna twierdziła, że zanim Kunz wybiegł z mieszkania,
słyszała głośne kobiece błagania. Tak obciążające dowody jak naoczny świadek morderstwa niemalże z miejsca oznaczają wyrok skazujący. Adwokatem Falatera był Mike Kimmerer, bardzo poważany w Arizonie znawca prawa. Zwrócił on uwagę na całość zeznań Grega Kunsa, który opisał działania jego klienta tamtej nocy jako mechaniczne i nad wyraz spokojne, co nie do końca zgrywało się z typowym poczynaniem mordercy, który w przypływie adrenaliny nie postępuje jak opanowany człowiek. Matka Scotta, która przyjechała go wspierać, zwróciła wtedy uwagę na epizody lunatykowania swojego syna. Kimmerer podchwycił ten temat i tak zaczęto budować główną linię obrony. Adwokat przed ławą przysięgłych powoływał się na słowa matki i siostry Falatera. Obie panie twierdziły, że Scott lunatykował w dzieciństwie i nigdy tego nie pamiętał. Ciekawe były zwłaszcza słowa jego siostry, Hilly. Wspominała, jak krótko przed maturą Scott zaatakował ją na korytarzu ich rodzinnego domu. Mężczyzna podniósł 15-letnią wówczas siostrę i rzucił nią o ziemię. A ona nagle zdała sobie sprawę z tego, że jej brat śpi i ten napad agresji był pokłosiem lunatyzmu. Hilly opowiadała. Złapał mnie za ramiona i po prostu rzucił na ziemię. Wyglądał na bardzo złego, wręcz wściekłego. Wyglądał demonicznie. Już nigdy później nie widziałam go w takim stanie. W imieniu obrony przed sądem zeznawali dr Roger Broughton i dr Rosalind Cartwright. Oboje byli psychologami, często badającymi naturę ludzkiego snu. Po zapoznaniu się ze sprawą Falatera, zgodnie orzekli, iż są w stanie uwierzyć w niewinność oskarżonego i jego nieświadome działanie. Cartwright przedstawiła swoją wersję zdarzeń. Jej zdaniem mogło być tak, że Falater przez sen próbował przy pomocy narzędzia zbrodni, czyli noża myśliwskiego, naprawić pompę basenową, której naprawić nie udało mu się jakiś czas wcześniej na jawie. Gdy Jarmila nagle zjawiła się obok niego, on automatycznie uznał ją za zagrożenie i zaatakował, ponieważ lunatycy nie są w stanie rozpoznawać twarzy. Prokuratura miała jednak silne argumenty, pomijając już świadka w postaci Grega Kunsa. Ówczesny zastępca prokuratora, Juan Martinez, domagał się bezwzględnej kary śmierci. Jeden z policjantów podczas przeszukiwania garażu oskarżonego w miejscu na koło zapasowe samochodu znalazł ukryty pojemnik, w którym znajdowały się zakrwawione ubrania i wspomniane narzędzie zbrodni – nóż myśliwski. Według prokuratury to dobitnie potwierdzało, że Falater działał świadomie. Po ataku na żonę spanikowany zmienił zakrwawione ubranie i próbował oczyścić z niej nóż. Mark Pressman, ekspert od snu powołany przez prokuratora, przyznał, iż to niemożliwe, by lunatek wykonywał tak wiele przemyślanych czynności. Pressman bezlitośnie punktował jego zachowanie tamtej nocy. Dlaczego nie obudziły go krzyki żony? Dlaczego nie ocknął się, gdy wkładał ręce wraz z głową żony do zimnej wody basenu? I w jaki sposób lunatykując wpadł na pomysł, aby ukryć nóż i ubranie oraz uciszyć psa? Falater na sali rozpraw ciągle mówił to samo. Nie chodzi o to, że zaprzeczał faktom o zabiciu żony. Notorycznie jednak przysięgał, że nie był tego świadomy i naprawdę bardzo kochał Jarmilę. Płakał i rozpaczał, a wylewający się z niego żal i cierpienie wyglądały tak realistycznie, że trudno było podejrzewać go o dobre aktorstwo. Jednak zebrany materiał dowodowy przygniatał mężczyznę i nawet wiarygodne opinie psychologów o możliwym lunatykowaniu niewiele pomagały. Naprawdę, nie pamiętam, co się stało. Wiem natomiast jedno. Kochałem swoją żonę. Torturowałem się setki razy, myśląc o tym, co ona mogła wtedy przeżywać. Jak wielki strach i niepokój musiała odczuwać. Wierzę, że mój sąsiad wszystko widział, ale ja o tym nie wiedziałem. Lunatykowałem i nie pamiętam tego. Uparcie twierdził.
W trakcie dochodzenia śledczy ustalili, że życie falaterów wcale nie przypominało takiej sielanki, na jaką wyglądało. Mimo iż dzieci przekonywały o bardzo dobrej atmosferze panującej w domu, prokuratura zauważyła takie szczegóły jak brak obrączki na dłoni Jarmili podczas znalezienia jej martwej. Żona, która jest szczęśliwa w małżeństwie, raczej nie ma zamiaru rozstawać się z czymś tak sentymentalnym i budzącym dobre wspomnienia jak obrączka. Ponadto Scott miał problemy w pracy. Zakład produkujący chipy do dysków twardych chylił się ku upadkowi. Falater przyznał, że miewał zatargi z szefem i martwił się o swoją zawodową przyszłość, co negatywnie wpływa na jakość i długość jego snu. Zdaniem prokuratora Juana Martineza, Scott Falater celowo zabił małżonkę, dźgając ją 44 razy. Martinez twierdził, że Falater chciał, aby zbrodnia wyglądała na popełnioną przez kogoś innego. Po wszystkim przebrał się i chciał wrócić do łóżka, a nad ranem ciało miały znaleźć niczego nieświadome dzieci. Co ciekawe, w sądzie przywołano sprawę Kena Parksa. Martinez teoretyzował, że Falater mógł pamiętać ten głośny przypadek morderstwa i uznał to za dobry plan B, gdyby kłamstwo z przypadkowym mordercą nie wypaliło. Po ponad 2 latach procesu, ława przysięgłych, dzięki zeznaniom Grega Kunsa i opinii ekspertów od snu, uznała Scotta Falatera za winnego morderstwa pierwszego stopnia. Początkowo żonobójcę skazano na karę śmierci, jednak po apelu wniesionym przez matkę i dzieci zamieniono ją na dożywocie, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia warunkowego. Niektórzy z przysięgłych powiedzieli, że mogliby uwierzyć w lunatykowanie oskarżonego, lecz nie w to, że ten wrócił przebrany, by dobić żonę poprzez utopienie. Poza tym nóż myśliwski, którym rzekomo przez sen Falater reperował element basenu, kompletnie nie nadawał się do takich czynności i lepiej sprawdziłby się w czymś, w czym zdaniem prokuratury był użyty tamtej nocy. Lecz tak jak w przypadku sprawy Kena Parksa, nie udało się ustalić motywu zbrodni. Po nieco ponad 25 latach od tamtych tragicznych wydarzeń, Scott Falater wciąż utrzymuje, że zabił nieświadomie i każdego dnia tęskni za swoją żoną. Michael i Megan przez cały czas wierzą w słowa ojca i mają z nim ciągły kontakt, który rzecz jasna jest mocno ograniczony. To właśnie postawa dzieci może być pewną wskazówką odnośnie tego, czy mężczyzna na pewno jest winny. Czy dzieci mieszkające z mamą i tatą przez tyle lat, znające od podszewki blaski i cienie swojej rodziny, nie zauważyłyby morderczych zamiarów religijnego, dobrze wychowującego ich ojca? On nadal jest moim ojcem i mam nadzieję, że już zawsze będziemy mieli takie relacje. Nieważne, czy w więzieniu, czy na wolności. Mówił po latach syn, Michael Falater. Scott Falater jest ponoć wzorowym więźniem i za kratami podejmuje różne prace oraz aktywności, takie jak pomoc w nauce innym osadzonym. W międzyczasie odpisuje na wiele listów, najczęściej pełnych wsparcia i historii o lunatykowaniu. 66-letni obecnie mężczyzna resztę swoich dni spędzi w zakładzie karnym i zdążył już się z tym pogodzić. Patrząc jednak na losy Kenneth'a Parksa, wypada choćby na sekundę zastanowić się, czy Scott Falater otrzymał słuszną karę. Historie tych dwóch mężczyzn są do siebie bardzo podobne, ale ich zakończenia skrajnie różne. Czy obaj kłamali? A może obaj mówili prawdę? A co, jeśli prawdę mówił tylko jeden z nich? A co wy sądzicie o tych wyrokach? A może ktoś z was miał jakieś doświadczenia z lunatykiem? Dajcie znać w komentarzu na YouTube i Spotify. Będę również bardzo wdzięczny, jeśli ocenicie mój podcast, ponieważ na starcie każda aktywność jest niezwykle cenna. Bardzo dziękuję za wsparcie i zachęcam do sprawdzenia pozostałych odcinków Sondera. Konrad Szymański, wyjątkowo życzę wam dobrej nocy i spokojnych snów.